Hejka, ja jestem Julia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać ten oto telefon iPhone 11. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, kliknij czerwony przycisk tam na dole, żeby zmienił się na szary, zostaw dzwoneczek, łapkę w górę, napisz jakiś komentarz i zapraszam do oglądania. Jeżeli jeszcze nie weszliście na moje media społecznościowe, to tutaj jest mój Instagram, tutaj jest mój TikTok, gdzie wstawiam codzienne filmiki, więc mam nadzieję, że zaobserwujecie. Teraz możemy przenieść się na ten magiczny stół. O kurczę. Dobra, więc to jest ta paczka, mam tutaj nożyczki i możemy zabrać się za otwieranie tego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie oraz słyszycie. Ja szczerze nawet nie wiem, jak mam się za to zabrać. Wow. Trochę się stresuję. O, tu mamy karton. Wszystko jest tak zapakowane. O, wow. I mamy to. Ja miałam teraz telefon iPhone 6, o taki już zniszczony, jak widać, tak więc zmiana się przyda. Jak już możecie zauważyć, mój telefon to będzie iPhone 11 w kolorze żółtym. Ma on 128 GB pamięci. Dobra, teraz ta chwila. Najfajniejsze tutaj otworzenie tego. Ja to trochę przybliżę. Dobra, uwaga. Wow, ten dźwięk! No, więc folię już mamy zdjętą i teraz najważniejsza rzecz, czyli otwarcie telefonu. Tutaj mamy jeszcze takie jabłuszko w kolorze złotym. Tutaj iPhone też w kolorze złotym i no ogólnie pudełko jak pudełko. Teraz otwieramy. Wow! Sorry, że ja tak się ekscytuję, ale już nie mogłam po prostu też się doczekać, aż ten telefon mi przyjdzie. Dobra, otwieram go z tego tylko. Ale zimny, o matko, jak on jest zimny. Wow. Dużo cięższy niż mój iPhone 6. Przynajmniej teraz mi się tak może wydaje. Zobaczcie, wygląda tak. Nie wiem, czy to wszystko dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. O, ta kamera. Wow, ale jest mega zimny. Dobra. Więc otwieramy to. Tutaj mamy takie karteczki, nie wiem, o, naklejki, oczywiście jabłuszka, jabłuszkowe naklejki, tutaj, o, po rosyjsku. Co to jest za litera? Ja się uczę rosyjskiego, ale takie litery to ja nie widziałam. Salut, zdrastwujcie, o, to jest po rosyjsku, zdrastwujcie, a to pewnie po białorusku, nie wiem, po polsku chyba nie ma. Dobra, mamy tutaj tę igiełkę. Ja ogólnie chciałabym bardzo ten telefon odpalić, ale znając życie, ja zaraz coś zrobię źle i na tym to się skończy tak naprawdę. Dobra, mamy tutaj dalej słuchawki. O takie. Kabel do ładowania oraz ładowarkę oczywiście. O, ta ładowarka trochę inna, albo w jakimś opakowanku ona tutaj jest. Aha. Dobra, to ładowarka też nie będę jej otwierać, bo raczej nie będę z niej korzystać. Ale z tego kabla pewnie ją. Dobra. Naklejkę na razie sobie schowam i przejdźmy do samego telefonu. Ja ogólnie teraz chciałabym nagrywać tym telefonem. Mam nadzieję, że dobrze się sprawdzi, bo już tej kamery szczerze często nie chce mi się po prostu odpalać. Dobra. Zdjęcie szybki, czyli bardzo satysfakcjonujący moment. Uwaga. Ten dźwięk, czy wy to słyszycie? Chwila. Uwaga. Odpalmy ten telefon. Tylko nie wiem, czy on nie jest za zimny. Ogólnie bardzo podoba mi się ten kolor żółty. Fajny, jest taki bardziej wpadający w zieleń, szczerze na żywo. W kamerze na 1000000% tego nie widać. Ale na żywo jest mega super. Nie wiem, czemu to jest woda na nim. Dobra. Mój pies też jest bardzo ciekawy tego telefonu. Okej, ja ogólnie zamówiłam też etui oraz szybkę ochronną, która pewnie mi jutro dopiero przyjdzie. Tak to boję się trochę używać tego telefonu. Od razu chcę to powiedzieć, bo na 1000000% będą takie komentarze, że o Boże, chwal się, że ty masz iPhone'a, coś tam. Szczerze, nie. Moim zdaniem telefon jak telefon. I tak naprawdę, czy to jest firmy Apple, czy to jest firmy Samsung, telefon jest telefonem, służy do tego samego, tak więc moim zdaniem firma tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie wiem, jak wy to uważacie, ale ja
mnie to tam nie interesuje, czy ktoś ma telefon z Apple, czy z Samsunga, czy z Xiaomi, czy z czegoś innego tak naprawdę. Ja po prostu już po iPhone'ie 6 się tak przyzwyczaiłam do firmy Apple. Ci, którzy mają iPhone'a, na pewno o tym wiedzą, bo coś tak jest, że po prostu przyzwyczajasz się do tego systemu iOS i tak to już jest. Dlatego proszę, nie chwalę się tym, że mam iPhone'a, po prostu mam nowy telefon i chciałam go z Wami otworzyć. Wszystko tutaj wygląda mega fajnie i ładnie. Oczywiście tutaj producent zamiast napisu Apple dał tylko jabłuszko. Dobra, włączamy ten telefon. Tylko żebym ja tutaj czegoś nie odwaliła za chwilę. O, włącza się na czarno, a w iPhone 6 włączało się na biało. Jeszcze pewnie będę nagrywać TikToka jakiegoś z tym telefonem, z mini openingiem tego czy coś, tak więc zapraszam na TikToka. O, włącza się. Hello, hello, hello. Cześć. O, jest po polsku. Dobra, i tutaj jest przesuń palcem, żeby otworzyć. Ja to na razie zostawię, poczekam na moich rodziców, żeby mi pomogli, raczej na mojego tatę, bo on się na tym zna, ja się na tym nie znam i za chwilę jak coś odwalę, to będzie niedobrze, tak więc ten telefon na razie chowam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jest na moim telefonie, na iPhone 11, bo już na iPhone 6 robiłam, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam, ale to już stary filmik. Ale jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, co mam na tym telefonie, to dajcie oczywiście łapkę w górę i napiszcie o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie i że Wam się podobało. Jeszcze raz wpadajcie na moje media społecznościowe i ma buziaczki. Pa, pa!